posłuchy, że w Grani pojawił się nowy sekretny ending związany właśnie z tym nispoliem, który się tam wychyla, którego trzeba zanieść do kanałów, a następnie razem z nim uciec. Dlaczego właśnie tam? Ano dlatego, że to jest jedyne miejsce, w którym możemy wyjść, mając jakikolwiek przedmiot w ręku. I pewnie dziwi was fakt, że pojawił się tutaj również dziadek. Jest to specjalna wersja Grani, która już kiedyś pojawiła się na kanale, w której dziadek wpadł do nas wraz ze swoją kryką. Tutaj będzie troszkę inaczej, bo... dziadek padł z shotgunem, więc będzie dodatkowo utrudnienie. I dzisiaj spróbuję to zrobić na hardzie, ze względu na to, że Extreme jest taki daleki od doskonałości w moim wykonaniu, jeżeli chodzi w ogóle o to duo. I pewnie zastanawiacie się, czym są te trzy znaki zapytania. Otóż odblokowujemy sobie tutaj taki specjalny tryb randomize, który jest na przykład dostępny w Granny Remake, gdzie mamy wszystkie przedmioty losowo. Ale żeby to odblokować, to musimy przejść Granny na wszystkich możliwych presetach, a nawet nie wiem, ile ich tam teraz jest, 5. Dodatkowe zamki są, Darker Mode wyłączony, ponieważ jest i naprawdę ciemno. Jeżeli chodzi o dziadka, to tak jak mówiłem, mamy go włączonego z shotgunem. Jeszcze jest tryb Impossible, który jest odblokowywany dopiero po przejściu Extreme. I właśnie to, że my dzisiaj to przejdziemy z misiem w ręku, ma sprawić, że pojawi się nowy przeciwnik dostępny. Czyli będziemy mogli to przejść jeszcze mając trzech przeciwników. Takich, którzy chodzą po całym domu, a nie tylko w konkretnych lokacjach, no bo tak naprawdę mamy poza babcią jeszcze stałych dwóch przeciwników, czyli pająka na górze i pająka babcie na dole. Nie wiem kompletnie na jakim presecie gramy, myślę, że jakikolwiek by to nie był, to powinno pójść w miarę gładko, dopóki mnie pierwszy raz nie zabiją. Na razie pierwszy cel to jest uciec na dół, bo tylko tam babcia się nie respi. Znaczy dokładnie to się tutaj nie respi. No już coś mamy. Tu akurat nic, co by mi się przydało. O, dobra, dziadek wchodzi głównymi drzwiami, więc ja chciałem się jak najszybciej stąd ewakuować, ponieważ jeżeli on by mnie tam zobaczył, no to wiadomo, że dziadek ma dobrego cela. Tylko zastanawiam się teraz tak, czy jeżeli my złożymy sobie coś, co pozwoliłoby nam go zabić, to czy dziadek automatycznie też nie będzie... To jest Cogwheel. My sobie to zrobimy w ten sposób, bo będę mógł sobie to przerzucić na drugą stronę. Tędy. Zastanawiam się właśnie, czy będą wtedy dwa shotguny, bo moglibyśmy sobie załadować jednego i mieć go zostawionego gdzieś zawsze w pobliżu. O, super. Już mamy bliżej i nie musimy ze wszystkim chodzić, bo jeszcze mamy pilota, który mi się przyda między innymi do tego, by uzyskać gaz pieprzowy, który jest zawsze w tym samym miejscu. Mamy numerek 2. Czyli wiemy również, co się tutaj może wydarzyć. No teraz to się spodziewałem, że babcia przyjdzie, a chciałem tego shotguna mimo wszystko złożyć, więc już to brałem ze sobą. Nie wiem, czy tutaj było widać. Tutaj też na tej wersji jest o tyle trudniej, że wiele błędów jest naprawionych. Czyli na przykład kratka nie spada, kiedy sobie po niej pochodzimy. No wraca na górę najwidoczniej. Również nie tak łatwo jest poprzerzucać sobie różne itemki przez kratkę, która tutaj jest. I na samym trybie Impossible, z tego co też mi ludzie na Discordzie mówili wczoraj, to... Słuchaj, tutaj najpierw to otworzę i tam pohałasujemy jeszcze. To na Impossible tutaj nie ma przejścia, ale muszę to zweryfikować, bo ja rzadko w ogóle korzystam z tych wszystkich przejść oknem. To jest bardzo praktyczne, żeby się tego nauczyć, bo na speedrunach nie chodzi się w ogóle tędy, ze względu na to, że no tutaj się kłóca i marnujemy tylko w ten sposób czas. Teraz tak. Nie wiem tylko, gdzie jest dziadek. Coś mi się wydaje, że on jest gdzieś tutaj. Ale chyba nie. To zostawiamy. Szpraja. Mamy chyba nieograniczoną ilość. Właśnie byłem ciekaw, kto przyjdzie. Tylko że pamiętajmy, to ich nie eliminuje. Dziadek się zapowietrzył i jest przy drzwiach. Tak jeszcze zerkam, co to możemy mieć. Wiecie co, zrobimy tak, bo dziadek mnie i tak nie usłyszy. A ja już sobie dwie części do shotguna złożę tutaj i przy okazji pozbędziemy się babci. Czyli tak, najpierw damy sobie to tutaj. Wiecie co, chyba nawet będzie tak prościej, gdy zrobimy coś takiego. I chciałem sprawdzić, czy to zadziała, bo z dziadkiem jest pewien problem.
On się powinien na nas zagrować. Albo iść do babci. Znaczy niepotrzebnie to nawet zrobiłem. Teraz tak sobie myślę. Przyjdzie czy nie przyjdzie? Chyba nie właśnie. Więc nie wiem, od czego to zależy. Jest gdzieś tutaj jeszcze taki jego specjalny wazon, który znamy na przykład z trójki. I on jest na samej górze. I ponoć jeżeli go będziemy używać, no to dziadek go słyszy, ale to jest jeszcze taka niepotwierdzona informacja. Bo przez ten cały czas, jak odblokowywałem te wszystkie rzeczy dodatkowe, to na to się nie natknąłem. Dziadek jest tam. To gdzie jest babcia teraz? Słyszałem ją tutaj niby, ale... O! Jest kolejny wazon. Tylko... Nie wiem, czy dziadek przyjdzie. Dobra, babka jest. Dziadek też jest. A nie wiem, czy on to w ogóle usłyszał? Tutaj to nawet nie działa, bo... właśnie w oryginalnym graniu to działa. Jeżeli Daxę tam coś rzucimy, to... Dziadek to słyszy. Zobaczymy w piwnicy. Będziemy bezpieczniejsi troszkę. Łatwiej nam się uda... to ogarnąć, bo jeżeli tak będzie, no to... Ulubiona waza dziadka... może nam posłużyć na przykład do zwabienia ich wspólnie do sauny, no. Czyli działa. Bardzo mi się ten fakt podoba, no pięknie. Co za synchronizacja. No to teraz myślę, że powinni razem wskoczyć tutaj. Sauna przygotowana. Seans specjalny. I tylko czekać. Bo nie wiadomo, czy dziadek nagle się nie zdezagruje. Bo to jednak dziadek. I czy przypadkiem ktoś tutaj nie utknie. Ale idą równo. I powinno to... No, już myślałem, że to będzie ten moment, kiedy dziadek powie stop. Ale na to wychodzi, że jesteśmy... już troszkę tutaj bardziej bezpieczni. Teraz tylko podskoczyć po... W sumie to teraz... sobie uświadomiłem jedno, że te dodatkowe zamki nie są nam potrzebne na endingu, który właśnie robimy. To muszę sobie wziąć. Ogólnie tego misia również za niedługo sobie weźmiemy. Tylko... Dobra. Przy tej grze dzieją się dziwne rzeczy sami faktycznie. Ale tak, plan na misia jest taki. Odblokować w piwnicy sobie przejście. Czyli teraz potrzebujemy klucza. I chyba już mamy klucz. Albo to był... Że to było coś innego? Jeżeli chodzi o... A, dobra, no to jest. W ogóle da się w nią strzelić? Nie. Dobra. Posiadanie babci w tym miejscu troszkę nam ułatwi sprawę. Nie wiem tylko, czy on tutaj przyjdzie. O, przyszedł. No! To nie był westernowy pojedynek na pewno. Ale udało się. Nie wiem, czy to się nam przyda w tej formie, o której myślę. I zastanawiam się też, gdzie zostawić sobie kuszy na wszelki wypadek. To wiecie co? Nie mam tutaj jeszcze tego otwartego, nie? No właśnie, to jest też problematyczne. I co tam w ogóle mamy? No jest kij. Jest kolejna waza, więc... Młotek by się przydał, żeby kamerę wyłączyć. Albo po prostu ich skasuje w odpowiednim czasie. Dobra, babcia przyjdzie pierwsza. Dzięki czemu będę miał jeszcze możliwość sprawdzenia, czy tutaj nic nie ma. Ale aktualnie nic. Więc tak... Plan? Planu nie ma? Dotrzeć do piwnicy? Czy ja numerek już widziałem? Czy tam było dwa? Tu macie bardzo fajną metodę na to, jak szybko zlecieć z góry, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy skaczemy, to mamy właśnie taką chwilę przerwy jak teraz.
a spadając... A, jeszcze jest dodatkowy. Teraz sobie pomyślałem o tym, że zapomniałem, że jest też dodatkowy challenge, żeby tutaj przejść ten fragment bez latarki. Zapomniałem o tym, żeby to zrobić. No ale trudno. Mamy już otwarte przejście dla misia, więc szybka ewakuacja z misiem na dół będzie jak najbardziej możliwa. Brakuje nam jeszcze tylko części do shotguna. I jedna sprawa, zobaczmy co jest w szafce. Ona jest po tej stronie. Tutaj będziemy potrzebować, albo nie będziemy potrzebować, my potrzebujemy tak: Rusty Padlock Key, tą dźwignię, którą już widzieliśmy, i potrzebujemy jeszcze tego do łańcuchów. Tu też nas raczej nie zauważy. Wydawało mi się, że była dwójka. Ale... no 50-50. No udało się akurat. Wyjątkowo... coś losowo się udało trafić. Teraz szybko do sejfu poprzez nasze przejście, bo ona aktualnie powinna być... no niby tutaj, tylko pamiętajmy, to jest extreme, znaczy to nie jest extreme właśnie. Więc nasze szanse ucieczki są o wiele wyższe. Tylko spodziewałem się, że dziadek z tym shotgunem będzie cięższy, ale z drugiej strony, jak sobie o tym pomyślę... w sumie jakbym dał to tu? Może tak zrobię, o. Będzie prościej, tylko że oni nie przyjdą razem. Tą wazę najpierw trzeba użyć tak, żeby oni byli w jednym miejscu, a dopiero później ich razem gdzieś zagrować, no bo... teraz tak, babcia przyszła. I nie wiadomo, ile teraz posiedzi w tym miejscu. No ale dziadek na szczęście dotrzymał jej kroku. O mały włos kątem zerkając w moją stronę. Włączone, włączone, więc możemy iść szybko sprawdzić, co jest w sejfie. Chain cutter, czyli idealnie. Nie otworzyłem sobie tego przejścia niestety, więc... nie, otworzyłem sobie, przecież tędy wchodziłem. Czyli teraz tak, mamy 30 sekund na to, żeby zejść tędy z miśkiem. No to jest bardzo raczej proste. Nie mam tutaj swojego stopera na górze, więc będę musiał się... po prostu streszczać. Nie wiem tylko, czy tamta się na nas zagruje znowu. Ale powinno wystarczyć, na spokojnie. Tutaj szybki skrót. I nie wiem, czy... agrowanie? No działa jednak. Ja się po prostu schowam w samochodzie na razie. Dobra, misia już nie mam. Także próbujemy jeszcze raz. Bo misiek jest tam, więc my sobie go chwycimy, jak gdyby nigdy nic. I z nim uciekniemy. Nie wiem, czy to faktycznie zadziała, ale... na pewno się odblokuje tryb. Ale czy ten ending będzie miał faktyczne zmiany? To się przekonamy za chwilę. Dziadek dzisiaj pierwszy. Babcia oczywiście za nim. Jeszcze jakby tutaj był limit użyć, zrobiony po to, żeby nie nadużywać tej sauny, tak jak ja to robię. Na Extreme byłoby pewnie to o wiele większym ułatwieniem, niż mogłoby się wydawać. Ale tak, wiecie co, zróbmy na dole tą jedną rzecz. Tak by to potrzebowało tych obcęg. Więc muszę po nie zaraz tam wrócić. Mamy padlock key. Padlock key będzie nam do czegoś potrzebny? Nie, do niczego. Potrzebujemy jeszcze między innymi specjalnego klucza. Ten wheel crank nam dodatkowe przejście tutaj otworzy, więc też myślę, że możemy sobie tam z tym zejść. No i chain cutter już mamy. Czyli jeszcze potrzebujemy tego dziwnego klucza, więc albo on będzie w playhouse'ie. Bo nie pamiętam teraz, czy otwierałem? Otwierałem chyba tam to jedno przejście. Znaczy, przejście. Już skleroza. Tu najpierw sprawdzamy, czy czegoś nie ma. Nie ma. I tak mam jeszcze item w ręku, więc... troszkę by mi było nie po drodze. Idziemy tutaj. Bo niestety, jakbym poszedł w lewo, to bym musiał automatycznie już wyskakiwać. No ale widać przynajmniej jej nogę. Odłużę, cokolwiek to jest. Wygląda, jakby na mnie patrzyło.
Dobra, można spokojnie sobie za tym pójść kawałek. Tutaj trzeba będzie jeszcze wbić w sumie. Bo do tego endingu potrzeba najmniej rzeczy. I przy odpowiednim presecie naprawdę jesteśmy tutaj w stanie fajnie to rozegrać. Tu jest akumulator, którego też nie trzeba. No i tu się nam otworzyło dodatkowe przejście, które w sumie nie pamiętam do czego służyło cały czas. Aha, czyli tutaj możemy wejść i mieć kolejną rzecz. Specjalny klucz, który na pewno nam się przyda, bo musimy iść na górę. I tutaj mamy dodatkowe przejście. I teraz ona powinna być gdzieś... W sumie nie wiem gdzie. Uciekamy. Którędy najszybciej teraz by było iść na górę. Znaczy i tak bym najlepiej... zrobił tak... Zamknięte, zamknięte, wszystko zrobione tak jak należy, więc myślę, że... Gdzie ja zostawiłem ten klucz? W środku zostawiłem ten klucz. Więc muszę poczekać, aż zwolnią mi saunę w tym momencie, nie? Rodzinka? Dobra. Nie, nie zostaw... Nie. Czy ja go zostawiłem tam? Dobrze, że mamy te outline'y wszystkie porobione. No nie. O! O! No to sytuacja troszkę się tutaj wyjaśniła. Czyli co, ale to jednocześnie zabierając dziadkowi shotguna, ja sobie utrudniłem grę, bo on nie będzie strzelał z małą przerwą, żeby nas zacząć gonić. On od razu będzie nas gonił. No nie przemyślałem tego w sumie. Myślę nad sposobem, żeby zagrować babcię tam, żeby już nie używać młotka. A to chyba nie będzie takie proste. O! Lewitacja się udała. Wydaje mi się, że ktoś mnie tam będzie zaraz gonił. A to ja sobie użyję teraz gazu, żeby dalej przejść. Chętnie bym sprawdził, czy shotgun dziadka ustrzeli to coś. Bo w sumie zawsze testowaliśmy zwykły shotgun, a tego nie testowaliśmy w kanałach. Ja jeszcze mogę ten drugi zrobić faktycznie i mieć dwa shotguny. Ale jak on będzie tutaj, to nic nie będzie, nie? Gdzie ja zostawiłem ten klucz? Tam gdzieś w tle? Tutaj jest, dobra, dobrze te outline'y sobie zostawiłem. Bo bez tego już byłoby nieciekawie. Macie, to jest? Idzie, idzie, idzie. Dobra, no lekko można to spowolnić, tylko... No spodziewałem się, że... Ma większy zasięg ten shotgun, ale to w sumie shotgun jest, nie? Nie! Nie! Nogi się miały powstrzymać, ale się nie udało. Tutaj jesteśmy w stanie dostrzec na górę bez... hałasowania. Odpowiednio stawiając nasze kroki, no chyba, że babka nas zauważa, nas nie zauważyła, mimo tego, że widziała nas jak gdyby nigdy nic, więc... Możemy teraz tędy przejść. Tu... I na hardzie właśnie jest tak, że część podłóg nie skrzypi jednak. I teraz jak sobie dobrze ogarnę wszystko, to powinienem mieć jeszcze kuszę. I nawet mięsko nie będzie mi potrzebne, dobra. Jednego się pozbędziemy. Drugiego... Nie wiem, czy zdążymy. Dobra, to może ją spowolni trochę. A wiecie co, w sumie... Możemy też tak zrobić. Mamy... Moment, czy to będzie nam potrzebne?
Może tam być coś użytecznego faktycznie. Dobra, dziadek leży dalej, by nawet nie widać. Ktoś mi mówił, że da się stąd tam zeskoczyć, ale... To jest raczej do przetestowania, kiedy nic nie... Nie będę nagrywał. Albo na jakiś odcinek mitów z Granny. Ten się znowu zagrował. Spoko. Cyk, tak jak mówiłem, tutaj szybko można sobie przeskoczyć. Jeszcze szybciej można dotrzeć. Młotek będzie tam chyba. Tak sobie teraz pomyślałem losowo. Ale właśnie dzięki temu nam się tak mocno skraca droga, że Granny, które kiedyś robiłem w minutę, dałoby radę zrobić w 30 parę sekund. Dzięki temu. O ile tam dało się przechodzić w ogóle. Kolejna zębatka. I teraz tak, jeżeli tutaj będzie klucz, no to już mamy sporo rzeczy zrobionych. To teraz tak, co ja potrzebuję? Potrzebuję, żeby ktoś wszedł i rozwalił to przejście. I mielibyśmy w sumie całkiem... Aha! To co, że z latarką chodziłem włączoną? Shotguna możemy sobie też odpalić. Wziąć amunicję i pomyśleć, co dalej. Aha, i oni teraz są na minutę wyłączeni znowu, więc... Też nam to pomoże, no... Muszę pomyśleć, gdzie my jeszcze moglibyśmy... Nie, to jest kot... A, dobra. Chyba ogarniam, gdzie to by mogło być, tylko że ja nie mam amunicji na razie nigdzie. Chyba gdzieś na górze była. Ewentualnie kuszą można spróbować, bo ja bym potrzebował amunicji... by ustrzelić jedną rzecz. A, i drugi shotgun też tu jest przygotowany na wszelki wypadek. Bo tak, musimy zejść do Filipa. I tu schodzimy tędy. Nie tą pierwszą kratką, bo pierwsza kratka sprawia, że też upadamy. I to powinno zadziałać. Jeżeli tam... Tak, jest młotek. I jednocześnie sobie... Prawdopodobnie ułatwiłem życie. Bo nie wiem, czy dziadek do nas przyjdzie. Jeżeli nie przyjdzie, to ja mogę sobie z młotkiem od razu iść na górę. Dobra. Sprawa załatwiona, przynajmniej po części. Oj, jest tutaj. Myślałem, że jest kawałek dalej, odrobinkę dalej. Był plan taki, żeby zrobić to samo, co z Granny, czyli wejść pod stół i biec. Teraz tak, na górze potrzebujemy czegoś do obcięcia tego kabla. Do obcięcia tego kabla, żeby... Nie, nie potrzebujemy w sumie. Tam jest... Nie, tam nic nie ma, czyli mamy rastyki? Nie, no wszystko mamy, tylko trzeba iść na górę... ...z tym młotkiem. O! Właśnie to jest najgorsze z nią teraz, nie? Że ona, mimo że nie widzi... ...to nas może zdzielić, bo nie widzi! Trzeci dopiero, już myślałem, że jest czwarty. Chyba mam zmarnowany właśnie na dzień. Nie wiem, jak ja to zrobiłem przed chwilą. To jest... Jeszcze pułapkę nam zostawiła. Ale przynajmniej dziadka mamy z głowy. Babcie też moglibyśmy mieć z głowy. Gdyby mnie nie widziała przez chwilę. No i ta pułapka tutaj napsuje wszystko. Ja nie mam czy tej pułapki nawet rozbić. Teoretycznie, gdyby ta waza była bliżej, shotguna też nie mamy tutaj, mogę biegać dookoła, dopóki ta pułapka nie zniknie. I taki mam na razie plan. Mogłem shotguna wziąć w sumie, no. Mądre. Tylko, że nie mamy amunicji tutaj, trzeba dystans znowu zwiększyć. Zabrać shotguna.
Nie ma shotguna. Nie było shotguna, bo dziadek zniknął. O, dzień czwarty. My mamy tylko młotek przenieść z miejsca na miejsce. Czas był. Jest jedna amunicja, super. Akurat Menda pułapkę zostawiła. Co jest? Dobra. To było akurat... To było... Głupie z mojej strony, naprawdę. Ja myślałem, że tamta pułapka była na schodach. I chciałem przejść drugą stroną, no ale dobra. Tak też możemy. Jeszcze mógł spróbować podwójnej eksplozji. Coś mamy? Nie, to jest klucz do playhouse'u. No ten shotgun jak tutaj jest, to raczej nikomu nie będzie przeszkadzał. I tak, młotek. Po drodze też by wypadało jakoś ogarnąć. Gdzie ja go zostawiłem? Już gdzieś dalej musiałem z nim odejść. Łapkę bym zostawił na razie tu, żeby mieć pewność, że ktoś w to wejdzie. Bo nawet jeszcze się bardziej upewnię, żeby ona w to weszła. Dobra. No, nie spodziewałem się, czy to na nim zadziała. Ale na szczęście zadziałało. Zabieram misia na dół. Tylko, że młotka nie widzę znowu. Nie, ja z tym młotkiem dotarłem finalnie. Zobacz, miśku. No nie, no powinno zadziałać. I tu chyba sobie poczekam po prostu na... Mam nadzieję, że to zadziałało teraz. Na obydwu. Bo babka się już chyba zagrywała na chwilę. Między nimi było dosłownie tak... mało czasu. Dziadek nie ma shotguna. Nie widzę drugich nóg. No nie wiem, że to tak powinno być. Dobra, udało się jakoś. Gdzie ten młotek? Na górę z nim chyba jeszcze nie poszedłem. No nie, na górze tylko mamy kusza, to już jest... narzędzie, które pozwoli nam przejść dalej. No tu potrzebny młotek, jak nic. No albo mi go gdzieś zbugowało, albo jest w kanałach. Co się mogło źle skończyć teraz? Nie wiadomo, gdzie tamta się zaraz odpali. Okej. Okay. No ja tak mogę cały dzień, ale nie mamy tyle czasu. Ej! Takiej baterii tu chyba nie mieli. No teraz na spokojnie sobie całą drogę przejdę, którą zazwyczaj przechodziłem z młotkiem. Tutaj był, no. Czyli teraz trzeba ich drugi raz sapnąć i w sumie... I w sumie tyle. Najlepiej, gdyby tą wazą się udało. Dziadek jest. Okej. Łapkę to bym preferował jeszcze zapnąć tutaj. To co zostawimy na chwilę. Idziemy po młotek, bo dziadek nas nie usłysza. Mamy jeszcze trochę czasu. My tego przejścia potrzebujemy bardzo szybko. A tutaj jest łatwa droga ucieczki. A jeszcze potrzebujemy tego młotka. Dziadek właśnie przechodzi gdzieś. Zbieramy to.
Dobra, babka się zagrowała, idzie dołem, okej. Teraz tylko tak. Zanieść to musimy... W sumie to możemy nawet tędy zanieść. O! Zobacz tyle. A, on tu śpi! Nie wiedziałem, że on śpi w tej wersji. A tak się dziwię, że czasami go nie było słychać, czyli... Ja mógłbym czasami czekać na niego w nieskończoność, no chyba, że ta waza też go automatycznie budzi, no to wtedy bym to zrozumiał. Teraz tak. Misiek jest? Misiek jest. Wszystkie nasze rzeczy również tutaj są. To ja sobie tutaj powystawiam, żeby było wiadomo właśnie, gdzie mamy iść, no bo to też może być problem. Jeśli to coś pójdzie sobie tam w prawo, to będę zadowolony. Nie wiem tylko, czy to się na nas będzie agrowało. Jedno z przejść mamy. Dobra, to jest tutaj. Czyli tam jest to przejście i ja tu idę w tym kierunku. I tu w prawo mamy skrót. A teraz będzie szło chyba w moim kierunku, mi się wydaje. Nie. Tak. Czyli jak ja przejdę sobie szybko tu... To babka pająk tam stanie i pójdzie na koniec. No już myślałem, że mnie zauważył przez chwilę. Ale na szczęście nie. I teraz chyba tutaj jest kolejna droga. Nie wiem, teraz tak. Jak ja tutaj daję, to muszę przejść, żeby się aktywował ending. Tak się upewniam. O, zdążyłem. To się dobrze składa. Nie wiem, czy się na nas zagruje. Jak się zagruje, to jest lipa. Zagruje się, kurde! Dobra, czyli Miśka najlepiej co jakiś czas przerzucać dalej, aż ona nas nie będzie widzieć. No bo nie wiadomo, jak ona długo się agruje. No ci tutaj pewnie też zaraz przyjdą. To nam ułatwi trochę życie. Bo jak ona pójdzie tam, to ja go złapię i już jestem bezpieczny. Ale nie wiem, czy ona teraz szybciej nie chodzi. Może się na teraz cofnie i pójdzie w drugą stronę. Jakby poszła w drugą stronę na górę, no to jest już... Już jest to możliwe do zrobienia. 40 minut, bite. I pójdzie w prawo, nie? No jeszcze dalej mamy tego misia. Czyli za każdym razem będę jej pewnie resetował znowu to. Jest! Aj, no nie wiadomo, teraz się nie cofnie. Chyba, że zastanawia się, gdzie iść. Nie. Kurczę, musi iść na górę, no nie ma opcji innej. Ewentualnie tu w lewo, to też miałbym jakąś tam szansę, ale... No nie, no ona znowu idzie w prawo, jakby... Pójść tamtędy. Nie wiem właśnie, że na speeda nie dostaje dodatkowego. Chociaż... No mogłem tędy przejść, no. Też troszkę inaczej mógłbym to... doogarnąć. Wydaje mi się, że to sama prędkość, ale nie chcę ryzykować, no bo znowu dotarcie tutaj może być problemem, jeżeli ja nie będę miał odpowiednich... możliwości, jeżeli nie stanie. No nie, no. Ona nie pójdzie na tą górę. Nie wiem, czy ona tam chodzi, odkąd ja... Nie, no... Ona ma iść tu! Na patrol! Chyba, że jej psuje za każdym razem jakieś ścieżki patrolowe. Chyba, że ją... O! W sumie mogę ją wykiwać. Jak ja przejdę tu, to nigdzie nie dojdę. Akurat. No możemy poczekać, aż ona tam pójdzie i już... No i teraz by tam posła. Tak mi się wydaje. Ja chciałem obejść ją i wziąć tego misia, kiedy ona będzie patrzeć, będzie po tej stronie, bo to by wyszło na to samo. Mielibyśmy taką samą mniej więcej odległość, a ona znowu będzie robiła swoje, czyli pójdzie tam. A ja będę pierwszy tutaj.
Widzicie, ona jest szybsza chyba nawet na hardzie. Ja teraz powinna się cofnąć. I to będzie nasz moment, nie? Tylko idziemy tu. Czekamy, aż ona będzie na samym końcu. Chyba, że teraz znowu postanowi iść indziej. Nie, dobrze, dobrze. I chyba idzie na górę. To ja jeszcze poczekam chwilę, żeby było bezpiecznie. Albo nawet nie trzeba już czekać. Ewakuacja z Miśkiem gotowa. Misiek uratowany. I wychodzimy wraz z Misiem. Dobra, wkurzona babka. Wkurzona babka V2. Czyli to jest na razie jedna różnica, że mają czerwone oczy. Ale to tyle? Spodziewałem się, że może być troszkę inny. Pytanie jeszcze, jak jest z tą Slendriną? Czy teraz mamy właśnie opcję dodania sobie Slendriny do gry? Nie mam tego jeszcze odblokowanego. No chyba, że ten Extreme trzeba było zrobić, albo na Impossible. Nie wiem, ja muszę się doradzić widzów na Discordzie jeszcze, ale było ciężko. Ogólnie wyjść z Misiem. Mam nadzieję, że widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. Po i cześć!